krótki spacer po Pucku zaczynamy od ławeczki puckiego kapra w historycznym stroju kapitana z przełomu XVI i XVII wieku. Autorem rzeźby naturalnej wielkości jest dr Wojciech Mędzylewski z Lublina. Obok obelisk upamiętniający obronę Pucka przed wojskami szwedzkimi w 1656 roku. Szwedom nie udało się zdobyć miasta. Duży mural poświęcony jest zaślubinom Polski z morzem, którego dokonał generał Józef Haller 10 lutego 1920 roku. W czarno-żółtych kaszubskich barwach wykonano rzeźbę upamiętniającą 12 zjazd Kaszubów w Pucku w 2010 roku. Dla chętnych możliwość założenia kaszubskich ubiorów. Domek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Można porozmawiać tu z Kaszubą, mieszkańcem Pucka, i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Port morski w Pucku tworzą dwa baseny portowe oddzielone od siebie plażą i budynkami harcerskiego ośrodka morskiego. Od strony zachodniej znajduje się port rybacki. Przy wschodnim nabrzeżu portu rybackiego wznosi się pomnik generała Józefa Hallera i słup zaślubinowy. Generał patrzy w miejsce, w którym dokonał zaślubin Polski z morzem. Słup zaślubinowy jest repliką słupa z 1920 roku. Powiewa na nim proporzec marynarki wojennej z lat 1919-1945. Obok słupa umieszczono ławeczkę zaślubinową. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku dowiemy się m.in. o historii zaślubin i posłuchamy wspomnień generała Hallera. Obelisk ufundowany mieszkańcom Pucka przez marynarkę wojenną RP z okazji 75. rocznicy zaślubin Polski z morzem. A to port jachtowy. Koło sterowe z napisem w języku kaszubskim. Siebie ustawiamy w słońcu, innych w cieniu. Idziemy teraz ulicą Żeglarzy w kierunku Nowej Mariny i Mola. Biegnie tu trasa rowerowa R10 od Świnoujścia do Helu. Marina Puck to nowa przystań jachtowa na 180 miejsc sumowniczych. Jest to jedyna marina, która łączy część sportową, czyli port jachtowy na 66 miejsc, ze starym portem rybackim na 16 miejsc i nowoczesną mariną na 98 miejsc. W oddali drewniane molo z okrągłą tawerną pośrodku. Odcinek położony nad wodą ma 180 metrów długości. Za mariną rozciąga się zielona plaża. Na jej zapleczu sezonowa smażalnia ryb, cocktail bar i grill bar. Z daleka widoczny duży napis Clemens reklamuje restaurację z ogródkiem. Ciekawie ozdobione są schody prowadzące na aleję Cejnowy. Ryby pomalowane są w kaszubskie wzory i noszą kaszubskie nazwy śledzia, dorsza i flądry. Dorsz to pomuchel, flądra to bańtka. Na tej tablicy pokazano przebieg szlaku historii militarnej Kaszub Północnych. Szlak zaczyna się w Dąbkach, a kończy na Cyplu Helskim. Zatoka Pucka szczyci się bogactwem gatunków ryb. Są wśród nich zarówno ryby morskie, jak i ryby słodkowodne. Wśród nich jest belona,
symbol Pucka. Przy Alei Cejnowej 1 wznosi się willa Marina, oferująca pokoje do wynajęcia. Wracam na parking, gdzie zamyka się pętla tego krótkiego spaceru.